Nawalny. Zajmie to 24 dni. Życzcie powodzenia. Aleksiej Nawalny przerwał głodówkę. Opozycjonista Aleksiej Nawalny przerwał głodówkę, którą prowadził od 31 marca w kolonii karnej. Zajmie to również 24 dni i mówią, że jest nawet trudniejsze, tak więc, życzcie powodzenia, przekazał Nawalny. Komunikat w imieniu Nawalnego został opublikowany na jego Instagramie. Opozycjonista napisał, że rozpoczyna wyjście z głodówki, uwzględniając postęp i wszystkie okoliczności. Podziękował wszystkim za wsparcie i wyraził przekonanie, że właśnie dzięki niemu został zbadany przez lekarzy spoza kolonii karnej, zrobiono mu badania i analizy medyczne i zaznajomiono go z wynikami badań. Nawalny żądał lekarza spoza kolonii karnej. Opozycjonista zażądał wizyty lekarza spoza kolonii karnej, ale władze więzienne nie spełniły tej prośby. Pod koniec marca Nawalny w proteście ogłosił głodówkę. Doniesienia o jego stanie zdrowia były bardzo złe. 16 kwietnia Wasilewa, Aszchimin, Erlich i neurochirurg Aleksiej Kaszczejew zwrócili się z listem otwartym do władz więziennych, prosząc o dopuszczenie ich do opozycjonisty. Prośbę, skierowaną do szefa Federalnej Służby Więziennej w Sinn, Aleksandra Kołasznikowa, uzasadnili tym, że wyniki analiz lekarskich Nawalnego poważnie się pogorszyły. Świadczy to, ich zdaniem, o początku niewydolności nerek i o tym, że stan ich pacjenta zbliża się do krytycznego. Z kolei rzeczniczka polityka Kira Jarmysz napisała na swoim Facebooku, Aleksiej teraz umiera. Przy jego stanie to jest kwestia dni. Wyrok Nawalnego. Nawalny został skazany przez sąd w Moskwie 2 lutego 2021 rok. Na 2 lata i 8 miesięcy w kolonii karnej. Wyrok został skrócony o 1,5 miesiąca. Opozycjonista trafił do kolonii karnej w Pokrowie. 31 marca rozpoczął strajk głodowy, by zaprotestować przeciwko złej opiece medycznej. Skarżył się na problemy ze zdrowiem i pozbawianie go snu. Miał być budzony w nocy przez funkcjonariusza służb więziennych, który co godzinę sprawdzał, czy uznany za więźnia skłonnego do ucieczki, jest na miejscu. Próba otrucia. Nawalny w sierpniu 2020 rok. Stracił przytomność na pokładzie samolotu lecącego z Tomska na Syberii i do Moskwy. Po awaryjnym lądowaniu w Omsku trafił do tamtejszego szpitala. Na prośbę rodziny został przetransportowany lotniczą karetką pogotowia do Niemiec. Przeszedł tam leczenie i rehabilitację, podczas której, jak relacjonował, uczył się od nowa chodzenia i wielu innych czynności. Jak się okazało, Nawalny padł ofiarą próby otrucia przy użyciu chemicznego środka bojowego.